Po raz kolejny IPSO zagościło w Gdyni. Jest to efekt nawiązanej współpracy z Arką Gdynia i tym samym 8. edycja w naszym kraju. Głównym prowadzącym nasze wykłady, podobnie jak podczas poprzednich edycji w Polsce, jest Colin Chambers, aktualnie scout Middlesbrough. Gośćmi specjalnymi, których zaprosiliśmy do tej edycji, jest m.in. Darren Peacock, dobrze znany z boisk angielskich, oraz Paweł Kryszołowicz, który, jak wszystkim wiadomo, był reprezentant, utytułowany, także fantastyczna wiedza i kariera piłkarska. Oprócz Pawła są to też osoby z Arki Gdynia, m.in. Edward Kleindienst, który jest dyrektorem sportowym, Robert Wilczyński, trener rezerw Arki oraz główny scout Janusz Kupcewicz. Sam kurs jest to dwudniowy proces edukacji, który staramy się wdrażać zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Jest to zetknięcie się z dziedziną scoutingu. Nasi uczestnicy mają możliwość i dostęp do wiedzy dotyczącej raportu zawodnika, jak i raportu meczowego. Ten pierwszy, czyli raport z zawodnika, dokonamy dzisiaj podczas meczu Arki Gdynia z Olimpią Grudziądz. Well, the first day, obviously we talk about a player, and then we report on a player, and you get to look at you look at a player from a DVD, and then you get to look at a player live, and you can see the complete difference. Because if you're going to become a professional football scout, you have to learn how to look at a DVD, a player. And then the second day, it's more on the side of a match report. A match report is a very difficult thing to do, but it's a great tool to have if you're into football and scouting. At the end of this course, you'll be able to do a player professionally and a team assessment roughly. No myślę, że bardzo przydatny kurs dla skautów, ale nie tylko. Myślę, że i dla trenerów, bo te dwie profesje bardzo mocno ze sobą się stykają. Wiele cennych informacji dotyczących ogólnie budowania jakby skautingu, siatki skautingowej, ale też takich bardzo szczegółowych dotyczących samych obserwacji. Troszkę nowych wiadomości, bo człowiek jak grał nawet na tym wysokim poziomie, to inaczej piłkę postrzegał, tak? Oczywiście doświadczenie swoje robi i duże rzeczy to są, potwierdzają się, ale można spojrzeć inaczej na tą piłkę, inaczej ocenić zawodnika, no bo z czymś takim jako zawodowy piłkarz to nie miałem do czynienia. Jak postrzegać zawodnika, jak patrzeć na niego z różnych perspektyw, bo my tylko oceniamy zawodnika w momencie, gdy jest przy piłce, gdy prowadzi akcję, strzela bramki, a tu jest dużo takich rzeczy, których można się dowiedzieć, zawodnik nawet nie biorąc czynnego udziału w akcji, ale zachowania swoim na boisku i przede wszystkim jakie cechy podpatrywać. It's been really interesting. Yeah, it's split opinion sometimes, which is great, because that's cause for debate, which everybody's had an input. Yeah, and really we've learned some great stuff, because there's some experienced players in there, experienced people, and experience at sort of professional scouting. This course will help identify young talent at a very early stage, you know, to be able to not specifically to concentrate on him, but to be able to help him develop in the areas where he's better or he's strong, but we can make him even better, and his weaknesses, you can be able to make them stronger. Nasi uczestnicy zapoznali się podczas pierwszego dnia z informacjami dotyczącymi, jak poprawnie dokonać raportu zawodnika, a przyjrzeć się jego umiejętnościom, dokonać jego obserwacji w prawidłowy sposób. Natomiast w dniu jutrzejszym skupimy już się na nieco bardziej zaawansowanym modelu obserwacji drużyny. Mamy okazję gościć podczas spotkania Arki Gdynia z Olimpią Grudziądz, podczas której dokonamy obserwacji zawodnika. Tym zawodnikiem, którego dzisiaj będziemy obserwowali, jest Mateusz Szwoch. Całość kursu podlega egzaminowi. Ten egzamin jest właśnie sporządzany podczas obserwacji na żywo w dniu dzisiejszym podczas meczu Arki z Olimpią Grudziądz i tym samym jego pozytywne przejście nadaje danej osobie certyfikat. Certyfikat otrzymają przede wszystkim osoby, które pozytywnie przejdą dzisiejszy egzamin. Mając certyfikat levelu pierwszego, mogą po określonym terminie udać się na kolejny level, który będziemy organizowali w Polsce, myślę, że w okolicach połowy sierpnia. Jeśli chodzi o atuty naszego kursu, to przede wszystkim wiedza, którą dostarczamy, kontakty i możliwość kreowania własnego rozwoju. Wszystkie osoby z poprzednich edycji mają do siebie w jakiś sposób dostęp poprzez naszą organizację. Jeśli chcą podjąć współpracę z poprzednimi uczestnikami, mają taką możliwość poprzez konsultacje z nami. Mają też możliwość skorzystania z ofert, które staramy się im przedłożyć poprzez współpracę z klubami, z którymi podejmujemy współpracę. Mają możliwość odbycia tam staży bądź podjęcia innej długofalowej współpracy.
chwili obecnej w Polsce realizujemy poziom pierwszy, zaś wszyscy nasi uczestnicy, którzy pozytywnie zdali egzamin z poziomu pierwszego, będą mieli możliwość przystąpienia do levelu drugiego, który będzie koncentrował się na analizie meczu i przeciwnika.